Piszesz, mordo, uwielbiam cię, ha, 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 po czym usuwasz wszystko, co się da, ja mam screeny, bo ja to wysyłałem i powiedziałem, czemu ten narkoman mi pisze komentarze, XD. Tak napisałem po prostu do pewnej osoby. Po czym usunąłeś, nie wszystko, to jest najlepsze, nie wszystko usunąłeś od razu, ale usunąłeś parę rzeczy i zacząłeś pisać komentarze, bo ja cię nie lubię, to tamto i zaproponowałeś federacji walkę. Ty jesteś ty, nie wiem, czy to po prostu zapomniałeś, bo ja wiem, że po Mefedronie... Ja nie mam problemu z pamięcią. Ale z potencją może ma. Słuchaj, ja wiem, że po środkach... Z potencją, że pierwszej, lepszej, możliwej konferencji, jakiej tylko będę mógł, czy będę miał się na wyciągnięcie ręki, jesteś ruchany. Ale nie tak jak przez Denisa, tylko uwierz mi, że za to, że jeszcze wmieszałeś to wszystko nadzie, czy nie z naszej historii, ty kurwa bananowy królewiczu z wymalowanymi ustami, słuchaj, wyglądasz kurwa jak karykatura mężczyzny. Nie chcę ci ubliżać, bo ja nie jestem taki jak gdzieś... To jest najlepsze, jak ktoś ci da ubliża i powie ci, że nie chce cię ubliżać. Też w tych plikach. Jak mam coś zrobić, to zrobię to i na tym zakończam temat. Zakończam. Zakończam i łopie. Zakończam. Zakończam temat, zakończam, bo będzie bolało. Zakończam się mówi. Zakończam, kurwa. No mówi się zakończam. Jaki typ? Zakończam. Kurwa, powiedz, wyłączam i chuj. Tak, mówi się zakończam. Nie umiesz mówić? Ta, zakończam, wyłączam. Zakończam, no to zakończam ciebie, już niedługo. Jesteś kurwa głupszy niż myślałem. Tomek, po prostu kończysz. Jesteś głupszy niż myślałem, serio. Zakończam z tą temat, kurwa. A to zakończam, czy zakończam w końcu? Tomek, po prostu kończysz cię, i tyle. Wyłączam cię, kurwa, wyłączam cię. Wyłączam czy wyłączam? Wyłączam cię, wyłączam. Wyłączam czy wyłączam w końcu? Wyłączam cię, kurwa, ty niedopierdolony cymbale z wymalowanymi, kurwa, ustami jak pizza. A będziesz mnie To sobie skalować malowanych ust. Każdy ma prawo malować usta. Nie, no, nie, oczywiście. Czyż, posłuchaj teraz, pan mówi. Rację, każdy ma prawo, ale nie... A czemu nie? Jak no. Nathan masz 4 mieszkania, to czemu nie wynajmiesz Tomkowi jednego? Ja już odpowiem. Tomek Czyż nie płaci za mieszkanie. Jest pseudo milionerem, który ma kurwa długi, jest bankrutem. Nie będę dawał po prostu... Pomóc koledze. Posłuchaj, każdy biznesmen mieszkań. Co najmniej jedną porażkę finansową, każdy. Ale ty poniosłeś porażkę życiową, finansową i kurwa pod każdym względem, także ty jesteś biznesmenem, czy jesteś po prostu kurwa brakiem? Bagieta się rozgrzewa, widzowie. Człowieka. Porażką życiową jesteś, jedyną porażką życiową jesteś ty. Co widać zresztą gołym okiem. Na Tomek, wiesz co nas wyróżnia? W swoich social mediach. Że ja mam 4 mieszkania, a ty masz kurwa nawet jednego nie masz mieszkania. To nas najbardziej wyróżnia. Kto jest większą porażką? Dorosły chłop, który jest uzależniony od substancji psychoaktywnych. Robi dziecko z domu dziecka. Nie ma kurwa mieszkania. Został wyjebany na zbity pysk. Mieszkał kurwa, mieszkał bez prądu kurwa. Czy 20-latek, który sra pieniędzmi, ma kurwa buty o wartości twojego kurwa czynszu, którego nie płacisz? No tak. Kurwa ma...